Halo, halo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku koniec Kraula. Także bardzo ciężka informacja dla części graczy free to play. Z tej strony Snow. Jeżeli oglądacie moje odcinki już od jakiegoś czasu, to może kojarzycie, kiedy mówiłem o Kraulu. Coś co jest dla wielu graczy Rise of Kingdoms w ogóle nieznane, czyli zabijanie właśnie tych obozów przed którym teraz jestem, tutaj gdzie mamy Baulura żelaznorękiego, i tutaj zabijanie tych obozów było kiedyś naprawdę fantastyczną rzeczą. Ja sam wyrosłem w dużej mierze na crawlu, którego robiłem, nie wiem, przez dwa lata dosyć regularnie. Teraz już od dawna go nie robię, ale mimo to to jest mi ogromnie przykro z tej aktualizacji, którą Lilith zrobiło, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę robienie krzywdy graczom Free to Play i to mi się bardzo nie podoba, i o tym sobie za chwilę powiemy. Jeszcze raz tylko przypomnę, czym był kraul. Tak? Jeżeli zabijemy tego tutaj bos'a, który jest na środku, to będziemy dostawać przede wszystkim 30 klejnotów. Tak? To jest oczywiście niedużo, jeśli chodzi o klejnoty. Natomiast, jeżeli będziemy używać 5 mar marszy, a tych obozów, jak widzicie, teraz mamy je jeszcze zaznaczone, jeszcze tutaj kraul jest zaznaczony, mimo że chyba już go teraz już zupełnie nikt nie będzie robił. Tych obozów jest dużo, kiedy Atakujemy pięcioma marszami, to tych obozów naprawdę można zaatakować dużo. Wydaje mi się, że myśmy tak mieli około trzydziestki, kiedy robiliśmy właśnie tego jednego kraula. No a teraz niestety, ale będzie to niemożliwe. Już wam pokazuję, dlaczego, ponieważ w tej aktualizacji, która była, tam też powiedziano, że właśnie będzie zmiana, jeśli chodzi o te obozy. No i jaką tutaj mamy informację? Mamy informację taką, że można zaatakować balura 20 razy dziennie maksymalnie, czyli 20 razy możemy tutaj zaatakować, no i to nawet nie jest jeden cały taki pełny kraul, te 20, tak, czyli tutaj moglibyśmy, gdybyśmy używali 5 marszy, to moglibyśmy maksymalnie zabić czterech takich bosów. No i szczerze, nie jest to wtedy po prostu opłacalne, tak, no bo jeżeli sobie policzymy 20. RAZY 30, tak, no to będziemy mieli e, tam jakieś no, 600 klejnotów, tak? Podczas gdy kiedyś, e, kiedy robili niektórzy, tych krauli dużo, bo to wiecie, oni się e, tutaj respawnują co jakieś 9 godzin, e, czyli można było ich atakować kilka razy dziennie, i wtedy niektórzy wyciągali nawet o 3000 tych klejnotów, więc teraz, kiedy jest tych klejnotów maksymalnie 600, no, to to jest naprawdę licha sprawa, i nie wiem, czy w ogóle ktoś się o to pokusi, i jak będzie w ogóle historii, przyszłość Kraula u nas wyglądała. Szczerze powiedziawszy, Kiedyś jak robiłem kraula to się strasznie bałem takiej sytuacji, że to się stanie. Teraz jakby mnie to już nie dotyka, ale uważam, że naprawdę jest duża, dosyć grupa graczy free to play, którą to dotnie. Ja wiem, że ten odcinek dla wielu nic praktycznie nie znaczy, bo to nie jest grupa taka, wiecie, jakoś bardzo szeroka i to jest też taki minus, bo taką małą grupę bardzo łatwo jest skrzywdzić, tak? bardzo łatwo takiej małej grupie coś zabrać bez jakiegoś większego odzewu. Wydaje mi się, że nie ma szans na to, żeby te osoby, które właśnie robiły ten kraul, były w stanie zebrać takie numery i zrobić jakieś takie powstanie, tak, że chcemy, chcemy to z powrotem, żeby była opcja, żeby to dostać z powrotem. Wydaje mi się, że niestety, niestety, ale będzie to po prostu no, niemożliwe, tak, i by, albo będzie po prostu bardzo ciężko, żebyśmy wrócili do tych zasad, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle słabe, nie? bo gdyby na przykład, nie wiem, ukróciło robienie łańcuszka barbarzyńców, to myślę, że wtedy dużo, dużo większa grupa graczy by powstała przed tym i myślę, że udałoby się to zatrzymać. Natomiast tą aktualizację tutaj myślę, że, myślę, że ona niestety, niestety, ale zostanie więc nie będzie można tych kraulów robić, nie będzie można dostawać już tych klejnotów i innych nagród, bo to też jest ważne, że tutaj nie tylko te nagrody, ale widzicie jakieś przyspieszenia, dużo fajnych rzeczy można było na tym zebrać, ale trzeba było też spędzać na tym czas i tutaj też chcę właśnie o tym powiedzieć, że to nie było tak, że to była jakaś, nie wiem, ukryta opcja gry, że to było jakieś otłukiwanie. Nie, tutaj trzeba było naprawdę poświęcić czas, żeby te kraule robić i wydaje mi się, że po tym względem było to jakoś takie uczciwe, tak, że, że wiecie, dostawaliśmy coś, ale też trzeba było jakby na to zapracować, żeby te kraule rzeczywiście miały sens i żebyśmy dostawali z tego odpowiednią ilość klejnotów, to trzeba było zainwestować czas. Ci gracze, którzy kraule robili bardzo często, ciągnęli swoje królestwa pod względem aktywności, no bo po prostu dużo spędzali czasu na grę, że byli aktywni, rozmawiali na czatach i wydaje mi się, że to jest, to jest dużo. W momencie teraz, kiedy im to zabrano, no to wydaje mi się, że spadnie po prostu jeszcze bardziej aktywność na Rise of Kingdoms. I tak jak mówię, na niektórych królestwach nie będzie to miało żadnego znaczenia, bo tam na przykład krauli się w ogóle nie robiło, ale będą takie królestwa, na których to będzie miało duże znaczenie. No i myślę, że Polacy ogólnie też są taką nacją, gdzie my tych krauli robiliśmy dosyć dużo, tak? U nas, kiedy było więcej Polaków na naszym królestwie, to też robili właśnie te kraule. Ja robiłem kraule i znam wielu innych Polaków, którzy właśnie te kraule. Robili, więc wydaje mi się, że w pewnych glonach, w pewnych grupach Liliw po prostu będzie miało teraz bardzo dużo niezadowolonych graczy. No i zobaczymy, co, to znaczy, nie ma nic w zamian, tak? Wydaje mi się, że w ogóle ta aktualizacja pod tym względem jest bardzo słaba, bo ona sporo zabiera, tak? Zabrali już te leczenie za trochę za darmo i te, czy jakieś dodatkowe bachwy w tym KWK z Nilu, teraz zabrali balurów. I jeszcze do tego wrzucili, wiecie, nowy ekwipunek, czyli znowu możemy powiedzieć, że coś tam to jest pod tym względem dla wielorybów, chociaż akurat tak to realizacja. Mam wrażenie, że nikt nie jest jakoś super podekscytowany, tak? Czyli ani ci gracze free to play nie są tacy, że nie wiadomo co, ale wydaje mi się, że wieloryby też nie są jakoś super nagrzani na to, co tutaj widzimy, bo koszty są naprawdę przeogromne, a te plusy, które idą za tymi kosztami, wydaje mi się, że. Słabe, tak? Nie są jakby adekwatne do tego, co wydajemy, ale o tym sobie jeszcze powiemy w kolejnych odcinkach. Także jeśli chodzi o ten ekwipunek ikoniczny i tak dalej, to naprawdę polecam sobie poczekać na to, co będzie. Zobaczcie, jak będzie to wszystko wyglądało. Myślę, że to będzie coś. Ja nie polecam ogólnie symula symulatora ale myślę, że to będzie bardzo łatwe do sprawdzenia w symulatorze. Myślę, że już niedługo też pojawią się filmiki z osobami, które będą miały właśnie, nie wiem, maksymalne to poziomy ikoniczne i będą robili porównania, jak to wygląda w polu i jakie, jakie są te osiągi. Myślę, że to też będzie ciekawe do zobaczenia i wtedy można będzie jakoś tam już podejmować decyzję. Na pewno ja nagram też taki odcinek, w którym powiem, czy jest lepiej wbijać na przykład talenty, na swoim ekwipunku czy lepiej wbijać te atrybuty ikoniczne, bo to też jest pytanie, albo czy w ogóle warto robić te atrybuty ikoniczne i talenty, czy lepiej się skupić na tym, żeby stworzyć nowe nowy ekwipunek legendarny dla swoich kolejnych marsz, bo to też jest kolejne pytanie bardzo ciekawe moim zdaniem, na które tutaj warto by było odpowiedzieć. Także jest sporo tych pytań i myślę, że warto poczekać właśnie na większe, więcej informacji, jak to będzie wyglądało z perspektywy gracza, jak to będzie wyglądało w konkretnych już badaniach, czy tam raportach, gdzie będzie ktoś porównywał sobie właśnie ten. Z tymi ikonami i bez tych ikon, jak to będzie wyglądało, to jest, wydaje mi się, dosyć proste do obliczenia. A wracając do głównego tematu, no to naprawdę myślę, że, że to jest strzał w kolano, bo myślę, że tutaj zabrano coś dla naprawdę niewielkiej liczby graczy, bo niewielka liczba graczy robiła właśnie te kraule i tak dalej, ale to. Myślę, że finalnie na tym, na tym nie zarobią, tak? bo ten postęp dzięki Kraulowi, który gracze robili, ci najaktywniejsi, to myślę, że to była taka fajna nagroda. Jesteś bardzo aktywnym graczem, dostaniesz właśnie te rzeczy. To nie było też coś takiego, że wiecie, że ktoś nagle stawał się najlepszy, no bo dalej mieliśmy technologię KVK, dalej mieliśmy wiele rzeczy, które po prostu wieloryby i tak ich mieli więcej, Kraul nie dawał znowu aż tyle, żeby mieć jakąś niesamowitą przewagę. Myślę, że dzięki Kraulowi to niektórzy gracze po prostu free to play albo tacy wydający bardzo mało pieniędzy mogli być na poziomie osób, tak mówimy na nich często mid spenders, tak? czyli tacy, którzy Wydają ale tak średnio, tak? Przy dobrym zarządzaniu mogli mieć jeszcze lepsze osiągi. Ja pamiętam, że jak robiłem kraula, to naprawdę miałem bardzo dobre, bardzo dobre wyniki, miałem bardzo dobre marsze w porównaniu do innych graczy gdzieś tam, którzy powiedzmy byli na moim poziomie wcześniej i tak jakby wybiłem się dzięki kraulowi. Naprawdę jestem bardzo niemilnie zaskoczony tym, co się stało. Cieszyłbym się bardzo, gdyby ta aktualizacja została cofnięta. Ja też spróbuję napisać do Lilif, tak, gdzieś tam informacje, dlaczego to zostało zabrane, że uważam, że to jest bez sensu, że fajnie by było, gdyby to wrócili. No i jeżeli wy też macie takie podejście, to po prostu no, warto napisać. tak. Zawsze jest szansa jakaś niewielka, ale jednak, że gdzieś tam ten nasz feedback zostanie usłyszany. Tak jak mówię, problem jest taki, że nie jest to duża liczba graczy. Drugi problem jest taki, że nie będziemy tutaj mieli jakichś high spenderów, którzy robią kraula. no bo im się po prostu nie chce, tak? No, jeżeli tutaj jakiś wiecie, to jest raczej domena graczy free-to play, domena low spenderów, ten crawl, no i takich grinzy automatycznie Liwi nie słucha tak bardzo jak tych, którzy wydają najwięcej, czyli tych, którzy gdzieś tam są sponsorami ich gry. Także to wszystko dodane jest niestety bardzo smutne, bo pamiętam, że wiele lat temu się spodziewałem, że to zostanie ukrócone dosyć szybko, więc z jednej strony sobie tak myślę, że tak długo wytrzymaliśmy z tymi kraulami. No, ale z drugiej strony, już teraz, jak to trwało tak długo, to już miałem takie wrażenie, nie no, to chyba już zostawią to na zawsze, zostawią to jako taka właśnie nisza dla graczy free-to play albo low spenderów, no, ale niestety to się nie wydarzyło. Bardzo szkoda. Ich Współczuję i jestem z tymi wszystkimi, którzy robili krawle ostatnimi czasy. Dajcie znać, jakie są Wasze odczucia na ten temat i jak myślicie, czy można by może zastąpić Krawla w takim razie, jeśli ich nie będziemy robić. Moim zdaniem nic krauli nie zastąpi. Ja uważam nadal, że to był naprawdę najlepszy sposób na wbijanie sobie klejnotów i różnych innych dóbr. W taki sposób, wiecie, gdzie nie trzeba było tego czasu aż tak bardzo spędzać na tej grze, bo wydaje mi się, że naprawdę robienie tych łańcuszków barbarzyńców jednak jest dużo bardziej czasochłonne niż robienie kraula. Kraula można robić w ogóle cały czas praktycznie, tak? Także to też jest duży plus pod tym względem. No ale cóż, skończyło się. Więc trudno, ale z drugiej strony pomyślcie sobie, że plus jest taki, że będziecie mieli teraz więcej czasu. No i tym może odrobinę jakimś pozytywnym tekstem kończę ten odcinek. Wielki dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.